W drogowych inwestycjach sporo się dzieje. Zaledwie kilka dni temu wyłoniono wykonawcę ostatniego etapu remontu ulicy Paca. Pozostałe do wykonania prace zostaną przeprowadzone przez firmę z Olecka, której oferta spośród 5 złożonych okazała się najkorzystniejsza. Wprawdzie wszystkie 5 propozycji zawierały informację o 6-letniej gwarancji i rękojmi, ale cena dawała aż 60% punktów. I tutaj wybrana oferta okazała się bezkonkurencyjna. Była tańsza od tej najwyższej o ponad 161 tysięcy. Kolejna inwestycja to drugi etap utwardzenia ulicy Dąbrówka. Nieco ponad kilometrowy odcinek zostanie wykonany za niespełna 107 tysięcy złotych, a wykonawcą będzie Suwalski PDM. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego, a termin zakończenia prac przewidziano na końcówkę czerwca bieżącego roku. Wiele wskazuje, że zwycięzcą przetargu na rozbudowę ulicy Szpitalnej zostanie suwalska firma Rembut, która złożyła w Suwalskim Ratuszu najkorzystniejszą cenowo ofertę. Miasto na tę przebudowę przeznaczyło 1 371 000 i aż 3 przedsiębiorstwa zaproponowały cenę niższą od miejskiej kalkulacji. Prace będą polegać na budowie miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej, oświetlenia drogowego oraz aktualizacji stałej organizacji ruchu drogowego. Tutaj również, jak w przypadku pozostałych postępowań, za najkorzystniejszą cenowo propozycję można było dostać aż 60% punktów, co oznacza, że przy identycznych okresach gwarancyjnych deklarowanych na koniec czerwca terminach wykonania i zaproponowanych terminach płatności, to cena będzie wartością kluczową. Przebudowaną Szpitalną według deklaracji wykonawców powinniśmy pojechać w pierwszych dniach drugiego półrocza bieżącego roku.